Postanowiłam, moi drodzy, zrobić dla każdego z dzieci osobno tablicę inspiracji. Takie tablice zawisną nad ich łóżkami. Tam będą mogli sobie przyczepiać rzeczy, które najbardziej lubią. Wycinki z gazet, zdjęcia albo nawet jakąś maskoteczkę tam będzie można wsadzić. Żeby zrobić taką tablicę inspiracji, która będzie pasować do pokoju dziecięcego, potrzebujemy cienkiej plecóweczki. Plecówka to jest cienka płyta, możemy ją kupić w sklepie budowlanym. Potrzebujemy gąbki tapicerskiej. Oprócz tego materiałów, bo no właśnie, o to mi chodziło. Faktury, wzory, kolejne na paskach, kratka. Świetnie to będzie wyglądać. Oczywiście będę też używać takera, kleju tapicerskiego, no i wszystkich rzeczy takich jak nożyk i miareczka. Dobra, zabieramy się do roboty. Będę przyczepiać po tej stronie klej tapicerski. Teraz przykładamy gąbkę. Rozkładamy materiał i odwracamy całość, bo będziemy takerować. Ta tablica w tej chwili wygląda tak. Dla dużych dzieci jest gotowa, one by sobie wbijały szpilkami różne rzeczy, ale my nie chcemy szpilek, chcemy wstążki. Dobra, znowu taker, a będę lecieć spontanicznie. Co tam? Dobra, jak to wygląda i jak działa? Wygląda tak. I teraz za tymi wstążeczkami jest miejsce, żeby przyczepiać ulubione rzeczy. Na lodówkach zawsze są jakieś rzeczy. Tutaj też. Kosz na śmieci pod zlewem, na lodówce rysunki dzieci. Zobaczcie, wystarczy taki rysunek umieścić tu albo tu. Próba generalna. Zsunie się czy nie? Nie. Tak to wygląda, wisi, możemy tutaj przyczepiać wszystkie rzeczy, które nas interesują. Natomiast nie do końca wiem, jakie są pasje Maurycego, półtora roku, jakie są pasje Arniki. Natomiast na szczęście spotykam się z Kasią, ich mamą, i ona na pewno będzie wiedzieć, co tutaj należy umieścić.